Oto 10 ciekawostek o pocałunku. 1. Pocałunek to jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych sposobów wyrażania miłości na świecie. 2. Pocałunki są dobrym sposobem na zmniejszenie stresu. Badania wykazały, że po pocałunku z osobą, którą się kocha, poziom kortyzolu, hormonu stresu, ulega zmniejszeniu. 3. W kulturze popularnej pocałunki często są uważane za romantyczne, ale nie zawsze tak było. W starożytności pocałunki były często stosowane jako zwyczajne powitanie. 4. Pocałunek może spowodować uwalnianie endorfin, czyli naturalnych substancji przeciwbólowych i szczęścia. Dlatego pocałunek może zmniejszać ból i poprawiać nastrój. 5. W średniowieczu pocałunek uważany był za formę błogosławieństwa lub przysięgi. 6. Niektórzy badacze uważają, że pocałunki mogą mieć pozytywny wpływ na układ odpornościowy organizmu. W trakcie pocałunku dochodzi bowiem do wymiany bakterii między partnerami, co może zwiększyć różnorodność mikroorganizmów w organizmie i poprawić odporność. 7. W niektórych kulturach istnieją określone techniki i sposoby na pocałunki, takie jak francuski pocałunek. 8. Wśród niektórych zwierząt występuje zachowanie podobne do pocałunku, na przykład u psów. 9. Niektóre kultury uważają pocałunki w usta za coś nieodpowiedniego lub nawet nieprzyzwoitego. 10. W niektórych kulturach istnieją określone zasady dotyczące pocałunków, takie jak kiedy i jak często można je stosować. Po więcej, polub i zasubskrybuj.